Akademickim Radiu Luz gościmy dzisiaj dr Martę waliszewską prosu neurolożkę, która działa naukowo, ale przede wszystkim w trosce o nasze zdrowie w klinice neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zgadza się, Pani Marto? Wszystko się zgadza, tak dokładnie jest. I spotykamy się tutaj, aby porozmawiać o tym, że cóż, chyba każdego, każdą z nas częściej lub rzadziej boli głowa, ale niestety. Tutaj również możemy mieć przypadek, który zdecydowanie jest do wykrycia i do leczenia, mianowicie chodzi o migreny. To rozumiem, jest jedna z Pani głównych działek naukowych. Bardzo dobrze Pan powiedział. Zdecydowaną większość z nas, przynajmniej raz w życiu, bolała głowa. Szacuje się, że to jest nawet 90% populacji. Metaanalizy naukowe pokazują, że tylko 5% ludzi na świecie to są ci szczęśliwcy, którzy nie znają bólu głowy, a więc widzimy, że problem jest bardzo powszechny. Czym jest ból głowy? Ból głowy jest subiektywnym odczuciem takiego pewnego dyskomfortu, który Odczuwamy właśnie z zakresu anatomicznego głowy, twarzy, szyi, często karku. Bólów głowy według najnowszej klasyfikacji jest nawet 260 rodzajów. Jakbyśmy sobie tak tą klasyfikację przeanalizowali, to jest tego bardzo dużo. Natomiast w takim bardzo dużym uproszczeniu możemy bóle głowy podzielić na bóle głowy pierwotne i bóle głowy wtórne. Bóle głowy pierwotne to są takie bóle głowy, które bezpośrednio wynikają z jakiejś patologii mózgu. Tą patologię nie do końca znamy. Wydaje się, że jest to takie podłoże neuroprzekaźnikowe, być może naczyniowe, być może związane z, z pobudzeniem tzw. zwanych struktur układu trójdzielno-autonomicznego. Natomiast w dużym skrócie można powiedzieć, że są to bóle głowy, które nie mają żadnej innej konkretnej przyczyny. I do najczęstszych samoistnych bólów głowy zaliczamy ból głowy typu napięciowego, migrenę i klasterowanie. Bóle głowy. To są bóle głowy dość charakterystyczne, z reguły nie sprawiają wielu trudności diagnostycznych, dość łatwo jest je zdiagnozować i co ciekawe, wcale nie jest trudno je leczyć, pod warunkiem, że postawimy właściwe rozpoznanie. I są to ta grupa samoistnych bólów głowy to jest zdecydowanie najczęstsza, najczęstsza grupa. Drugą grupą to są tak zwane wtórne bóle głowy, czyli jak sam termin wskazuje. Bóle głowy wynikające z czegoś. Na przykład zapalenia zatok, z infekcji, każdy z nas w trakcie infekcji grypowej czy przeziębieniowej, ma ból głowy od czasu do czasu. Czy bóle głowy na przykład związane z jakimś bólem zęba, czy bólem w obrębie twarzo czaszki, ale również bóle głowy na przykład po urazie, czy po jakimś innym uszkodzeniu w obrębie twarzo czaszki. Natomiast do tej grupy zaliczamy również bóle takie dosyć niebezpieczne. Związane na przykład z jakąś patologią wewnątrzczeszkową, na przykład z guzem mózgu, z tętniakiem, z malformacją naczyniową. Te bóle głowy mają pewne swoje charakterystyczne cechy y, i wymagają takiego szerszego spojrzenia na pacjenta, przeprowadzenia diagnostyki różnicowej. Natomiast wtórne bóle głowy występują dość, dość rzadko. Z reguły mają taki przebieg dość szybki i dość piorunujący. Więc tutaj to rozpoznanie z reguły też nie budzi naszych, e, naszych wątpliwości. Natomiast no, niewątpliwie bóle głowy są, są poważnym problemem. Uważa się, że 70-80% wszystkich konsultacji w ogóle u lekarzy różnych specjalności to są konsultacje właśnie z powodu bólów głowy. Także tych powodów, jak wymieniliśmy, jest mnóstwo, ale jednak muszą istnieć jakieś przesłanki, które mogą wskazywać na to, że problem jest bardzo poważny. Więc w jakich sytuacjach możemy się właśnie, że tak powiem, o tym przekonać, że okej, okay, trzeba sprawdzić o co chodzi. Mm -hmm. Przede wszystkim samoistna bóle głowy, a więc ból głowy typu napięciowego. To jest ten ból głowy, który każdy z nas ma najczęściej. On kiedyś nazywany był napięciowym bólem głowy, trochę niepoprawnie nomenklaturowo, bo to taki termin sugerujący, że ten ból głowy wynika z jakiegoś napięcia. Natomiast tego napięcia nie ma, bo gdyby to napięcie było, to byśmy w pewnym momencie prawda z tego napięcia pękli. Natomiast ból głowy typu napięciowego oznacza, że ten ból ma taki pewny Charakterystyczne cechy: takiego bólu tempego, uporczywego, takiego bólu, z powodu którego pacjent najczęściej nie zgłasza się do lekarza, ponieważ weźmie sobie tabletkę przeciwbólową dostępną w aptece czy, czy w naszym kraju, w każdej drogerii, w każdym supermarkecie. Ten ból głowy jakoś przechodzi. Często on jest związany z takim pośpiechem życiowym, z tym, że nie zjemy śniadania, źle się nawodnimy, dodatkowo trochę stresu. Z reguły te bóle głowy nie są. Są, nie są groźne po takiej pewnej modyfikacji stylu życia daje się ich uniknąć. Innym typem bólu głowy jest migrena. W przypadku migreny rozpoznanie jest dosyć proste, o tym powiem za chwilę. Natomiast takie niebezpieczne bóle głowy, takie, takie które mogą świadczyć faktycznie o jakiejś patologii, to są przede wszystkim bóle głowy, które pojawiają się w sposób nagły. Nagły piorunujące u kogoś, kto. Nigdy tak silnego bólu głowy nie miał. Jeżeli nawet miał wcześniej bóle głowy, a pojawia się taki, który dosłownie zwala go z nóg, to jest zawsze powód do tego, żeby takiego pacjenta poddiagnozować. Dodatkowo, jeżeli tym bólom głowy towarzyszą jakieś niepokojące objawy neurologiczne, takie przemijające objawy pod postacią, zaburzeń mowy, czyli tak zwanej afazji, kiedy nagle zaczynamy mówić niewyraźnie, otoczenie nas nie rozumie, mamy problem z wysłuchaniem, się, kiedy pojawia się osłabienie siły mięśniowej, którejś ręki, którejś nogi, dodatkowo, jeżeli tym bólom głowy towarzyszą uporczywe nudności, wymioty, taka nadwrażliwość na światło, dźwięki, taka bardzo nagła i taka, taka niezapowiedziana zupełnie przez żadne czynniki, to wówczas wydaje się, że może dziać się coś groźnego. Bardzo niebezpieczne są bóle głowy, które występują tuż po przebudzeniu się właśnie z takimi gwałtownymi nudnościami, wymiotami, albo bóle głowy, które pojawiają się po nagłej zmianie pozycji ciała, czyli kiedy nagle się położymy, nagle wstaniemy i towarzyszą im właśnie jakieś dodatkowe objawy neurologiczne. Czasami takie bóle głowy mogą być związane na przykład z jakimś krwawieniem wewnątrzczeszkowym, bądź z jakimś procesem ekspansywnym, czyli na przykład y, z guzem y, ośrodkowego układu nerwowego, ale ten nagły, silny e, ból głowy, taki z nagłymi nudnościami światłowstrętem jest bardzo często pierwszym objawem pękniętego tętniaka mózgu, na co zawsze bardzo uczulamy e, naszych studentów i myślę, że jest to taka informacja, która nie tylko studentom medycyny się e, może przydać, ale także wszystkim Państwu. E, jeżeli taki nagły, gwałtowny ból głowy się pojawi, e, szukaj Dajemy pomocy, yy, diagnozujmy się, dlatego że w przypadku pękniętego tętniaka liczy się czas. Tak, więc zaraz dopytamy właśnie, jakie są ścieżki postępowania, kiedy coś niepokojącego się dzieje, ale skoro naszym głównym pretekstem spotkania jest to, żeby ten zbyt niestety dokuczliwy i przede wszystkim przewlekły charakter tych bólów w postaci migreny omówić, to po prostu zacznijmy od wyjaśnienia, według jakich kryteriów możemy powiedzieć, że to jest migrena. Mhm. Przede wszystkim należy powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że migrena jest chorobą neurologiczną. Nie jest to ból głowy, jak często jest to przedstawiane. Jest to choroba neurologiczna dokładnie taka sama, jak stwardnienie rozsiane czy miastenia. To jest choroba, która ma swoje podłoże najprawdopodobniej w genetyce. To znaczy ja zawsze swoim pacjentom mówię, że z migreną to jest tak, że kto ma na nią zachorować, to zachoruje, mamy to zapisane, w genach. Natomiast, tak naprawdę od takich triggerów życiowych, od takich pewnych czynników spustowych, które gdzieś tam w życiu nam towarzyszą, zależy tylko to, kiedy ta migrena się pojawi. Choroba neurologiczna, a więc badane jest ciągle to podłoże patogenetyczne. Wydaje się, że właśnie taka koncepcja naczyniowo-nerwowa tutaj jest istotna. W takim dużym uproszczeniu można powiedzieć, że w mózgu nagle rozpala się takie ognisko. Tworzy się taki, taki bałagan neuroprzekaźnikowy, powstaje taka nieskoordynowana sieć bioelektryczna, która potem zaczyna wyzwalać pewne objawy, w konsekwencji pobudzając układ trójdzielno-naczyniowy, powodujący ból. Dlaczego jest to choroba i dlaczego nie należy mówić o tym, że jest to tylko ból głowy? Migrena w ogóle jest taką chorobą, która jest niesamowicie stygmatyzowana w ogóle w społeczeństwie. Tak, to jest taka choroba, która gdzieś tam przyjęło się, że dotyczy takich, prawda, bogatych arystokratek, które tam leżą sobie na tych leżankach i się wachlują. Trochę migrena jest traktowana jako taka wymówka od różnych życiowych, od różnych życiowych zadań. Uważa się, że, że prawda, że jak kogoś boli głowa, to na pewno czegoś nie chce zrobić, nie chce przyjść do pracy. I niestety nawet to są... Niestety, nieśmieszne i niepotrzebne żarty. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest, szczególnie w przypadku kobiet, bo migrena w czterech, piątych wszystkich przypadków dotyczy kobiet, ale dotyczy również mężczyzn. Z moich obserwacji ci mężczyźni bardzo często wstydzą się szukać pomocy, uważając, że ta migrena jest taką właśnie chorobą niemęską i, i że będą porównywani do tych kobiet, które tam zawsze ten ból głowy mają i ciągle je głowa boli i niestety to jest ogromny problem, dlatego, że mężczyźni chorują dokładnie tak samo, mają dokładnie takie same objawy i tak samo jakość życia im się pogarsza. Natomiast napad migreny jest wszystkim tym, co dzieje się z pacjentem w okolicy właśnie tego sławetnego bólu głowy, czyli zanim ból głowy się pojawi, ten pacjent już przez 1-2 dni czuje się inaczej, już przejawia takie objawy takiego, o tym Czasami takiego paradoksalnego pobudzenia, czyli ma albo za dużo, albo za mało energii. E, bardzo często pojawiają się jakieś takie dziwne objawy neurologiczne, których, których normalnie na co dzień ten pacjent nie prezentuje. Jednym z takich bardzo uporczywych jest, e, jest na przykład nadmierne ziewanie, kiedy pacjenci no, nie są w stanie nic zupełnie w ciągu dnia zrobić, bo po prostu ziewają i ziewają. Pojawiają się różne zachcianki pokarmowe, co dla tych pacjentów aż tak dużym problemem nie jest. Natomiast w trakcie tej takiej fazy predromalnej może pojawić się tak zwana aura migrenowa. I aura migrenowa jest już um, trochę większym problemem dla tych pacjentów. Nierzadko ja obserwując swoich pacjentów mam takie wrażenie, że aura migrenowa wywołuje w tych pacjentach więcej stresu i takiego lęku niż sam ból głowy. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że jedziecie samochodem i nagle odbiera Wam zupełnie środkową, centralną część pola widzenia albo zupełnie przestajemy widzieć na na jedno oko, albo nagle zaczynamy bełkotać i drętwieje nam prawa połowa ciała, no i wtedy myślimy sobie: aha, mamy udar, wycofa się, czy się nie wycofa. Pojawia się stres, który dodatkowo wegetatywnie nakręca tego człowieka, więc te objawy dodatkowo się nasilają. Taka aura z reguły trwa krótko, bo ona tak do pół godziny z reguły się wycofuje. Niemniej jednak jest dla pacjenta czymś bardzo przerażającym. W momencie, kiedy mija aura, pojawia się taka chwila oddechu, takie parę minut, kiedy z pacjentem nie dzieje się nic, no i zaczyna się ból głowy. I teraz ten ból głowy jest bardzo charakterystyczny. Bardzo często pacjenci, jak do mnie przychodzą, to już sami gdzieś tam sobie wygooglują i jak sobie poczytają, czym jest ta migrena, to wszystko im już pasuje. Ból głowy migrenowy jest z reguły bólem jednostronnym. Rozpoczyna się w obrębie jednego oka. Jednej skroni. W większości pacjentów przez całe życie dokucza im zawsze ta sama połowa twarzy, to samo oko, ale zdarza się, że jest to również zmiennie. Czasami pacjenci mówią, że mają takie wrażenie, że to oko ma ochotę im wyskoczyć na stół i jakby tak sobie odcięli tą górną połowę, tą górną ćwiartkę twarzy, to, to w zasadzie mogliby zupełnie normalnie funkcjonować. Dodatkowo bólowi głowy towarzyszą. Nudności, wymioty, bardzo silna nadwrażliwość na światło, dźwięki i zapachy. Najczęściej w trakcie takiego napadu migreny pacjent nie jest w stanie wejść do perfumerii, do sklepu, gdzie jest dużo zapachów, dużo takich bodźców zewnętrznych. No i klasycznie ten pacjent zachowuje się tak jak w tych wszystkich reklamach leków na migrenę, prawda? Czyli chowa się w tym ciemnym pokoju, odcina się zupełnie od bodźców zewnętrznych dlatego że każdy ruch głową, każdy bodziec z zewnątrz dodatkowo ten ból głowy nasila. Po bólu głowy przychodzi taka faza postdromalna, którą czasami nawet porównujemy do tego, co się dzieje z pacjentem po napadzie padaczkowym, czyli ten mózg zaczyna trochę odpoczywać, ale żeby tak zacząć się regenerować po tym całym napadzie, no to on jeszcze przez parę godzin jest taki otępiały, taki, taki stępiały. Pacjenci mówią, że mają takie wrażenie, jakby tak ktoś im tą głowę Skopał, i oni tak, prawda? Potem niby nie boli, ale jednak coś się dzieje. I tak naprawdę to wszystko, o czym powiedziałam, może trwać nawet 72 godziny. Więc, jeżeli sobie pomyślimy, że taki napad trwa 72 godziny, no to myślę, że nikt tutaj nie powie, że jest to tylko i wyłącznie zwykły ból głowy. Jak często mogą takie napady się pojawiać? Migrenę dzielimy na dwie główne grupy, tak zwaną migrenę epizodyczną i migrenę przewlekłą. Migrena epizodyczna to jest taka postać migreny, kiedy te napady są rzadko. Co to znaczy rzadko? To oczywiście wszystko zależy od pacjenta, od tego, jaką on wykonuje pracę, jakie te napady są i w jakich okolicznościach się pojawiają. Jeżeli pacjent ma jeden napad na dwa miesiące, jeden napad na trzy miesiące, to ja zawsze mówię, że to jest taka dość wystarczająca kontrola napadów, bo pamiętajmy, że migrena jest chorobą przewlekłą, którą pacjent będzie miał do końca życia i pomimo najlepszych metod leczenia, które mamy już aktualnie, te napady co jakiś czas mogą się pojawiać. Natomiast zupełnie inne jest funkcjonowanie takiego pacjenta, jeżeli on ma jeden napad na dwa miesiące, a inne, jeżeli właśnie prezentuje tą postać przewlekłą, kiedy tych dni z bólem głowy jest więcej niż. Niż 15-20 w miesiącu. A więc w pewnym momencie może dojść do tego, że nie ma już u pacjenta czegoś takiego jak konkretne napady, które się zdarzają, jak nazwa wskazuje, napadowo, czyli w sposób nagły, tylko ta głowa zaczyna boleć go ciągle. A więc te napady samej migreny stają się troszkę łagodniejsze, ale one nie ustępują po tych 72 godzinach. Ten ból głowy się przeciąga i dodatkowo to ryzyko, którego my się zawsze bardzo boimy, to jest wygenerowanie sobie bólów głowy z nadużywania leków przeciwbólowych. To jest w ogóle taki temat, którego skalę ja zobaczyłam dopiero w poradni leczenia migreny, która działa u nas w Szyborowskiej. Jak ogromny to jest problem nadużywania leków przeciwbólowych w naszym społeczeństwie. Jesteśmy w ogóle społeczeństwem fenomenalnym, w którym prawda, leki przeciwbólowe można kupić wszędzie, w kiosku, w sklepie, w aptece, drogerii, Supermarkety kuszą tymi lekami przeciwbólowymi, i ci pacjenci bardzo często te leki sobie łykają jak cukierki. Moi rekordziści potrafią zjadać po 15 tabletek przeciwbólowych dziennie, codziennie i generują sobie właśnie te polekowe bóle głowy, zupełnie nie mając świadomości, że głowa może nas boleć od leków przeciwbólowych. I dopiero jak zaczynamy analizować całą historię takiego pacjenta, który właśnie zaczynał gdzieś tam od migreny epizodowej, czyli takiej, która zdarzała się raz na jakiś czas. I takim klasycznym przykładem to jest taki przykład studenta. Ja zawsze studentom swoim opowiadam um, o tym, jak, jak wygląda taki, taki naturalny przebieg migreny źle leczonej. Jest sobie taka migrena, kiedy pacjent ma jeden napad w miesiącu, po czym zaczyna studia, bo to jest taki wiek idealny, prawda, najczęściej ta migrena gdzieś tam 20. rok życia, taki szczyt napadowości to jest 20-30 rok życia i przy jeżdża na studia, najczęściej do dużego miasta, gdzie jest bodźcowany różnymi rzeczami, plus zaczyna się nauka, dużo stresu, tych napadów jest coraz więcej, ale on musi być fit, musi dawać radę na tych studiach, musi się uczyć, no więc zaczyna się przyjmowanie leków przeciwbólowych. One nie działają, no więc jest ich coraz więcej, poszukujemy nowych metod przeciwbólowych, szukamy leków, których jeszcze nie braliśmy, no i coraz więcej, coraz więcej, a ból głowy jak był, tak jest i za chwilę okazuje, się, że tych dni z bólem głowy jest 20-25, i pacjent zgłasza się zdesperowany do nas i mówi, że on sobie tak poczytał, że może tu jakiś fentanyl, może jakąś morfinę, e, by mu dać, bo ta głowa cały czas boli, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, e, że tak naprawdę on sobie sam wygenerował tą migrenę przewlekłą, która jest postacią ekstremalnie trudną, e, trudną do leczenia. Wiemy już, na szczęście dzięki tej rozmowie, dość dużo jak niestety nieprzyjemne i po prostu nieznośne może być życie z taką chorobą. Zatem, gdzie i jak możemy to zdiagnozować i co się dzieje potem z takimi osobami? Przede wszystkim należy tej pomocy szukać i nie wstydzić się tej choroby. To znaczy, pomimo tej takiej stygmatyzacji społecznej, ja myślę, że w ogóle ostatnie lata to jest też taki czas, kiedy o tej migrenie mówi się coraz więcej. Ja myślę, że głównie w kontekście tego, że mamy coraz lepsze leki i, i, i świat się też tym zainteresował, licząc troszeczkę koszty opieki nad tymi pacjentami, koszty absencji w pracy. Jeżeli te bóle głowy utrudniają nam codzienne funkcjonowanie, sami widzimy, że tych leków przeciwbólowych jest coraz więcej, one niekoniecznie przynoszą taki efekt, jaki powinny przynieść, poszukajmy pomocy, zgłośmy się na konsultację neurologiczną, neurolog wtedy przeprowadzając wywiad, z reguły już po przedstawieniu tego, tego opisu bólu głowy przez pacjenta, z reguły już Wie, z czym ma do czynienia, jeżeli uzna, że w tym wywiadzie pojawiły się tak zwane czerwone flagi, czyli jakieś takie takie rzeczy, Potencjalnie mogące być groźne, na pewno zleci jakieś badanie obrazowe głowy, żeby wykluczyć inne przyczyny. Natomiast szukajmy pomocy, dlatego że migrena może być skutecznie leczona i widzimy to, że wielu pacjentom udaje się pomóc. Nie tylko farmakologicznie, ale też trochę opowiadając im o tej chorobie, trochę mówiąc o tej chorobie, dlatego że niestety na temat migreny powstało wiele mitów. Które nam lekarzom też nie pomagają w opiece nad tymi pacjentami, bo w zasadzie w każdym tygodniu dowiaduje się jakichś nowych rzeczy, które gdzieś tam na, na forach pacjenckich są, są omawiane. Rzeczy i sposobów leczenia, które często tym pacjentom wcale nie pomagają. Um, natomiast przede wszystkim szukajmy pomocy. Um, chociaż tak jak patrzę na swoich pacjentów, akurat migrena jest taką chorobą, która jak ja to mówię, prędzej czy później tego pacjenta zagna do lekarza, dlatego że. O ile z tym bólem głowy typu napięciowego jesteśmy sobie w stanie poradzić, i 90% pacjentów z tym bólem wcale nie szuka pomocy, bo on daje się dość łatwo. Kontrolować lekami i gdzieś tam taką modyfikacją życia, tak pacjent z migreną w pewnym momencie przestaje sobie sam z tym bólem głowy radzić. No, oczywiście ci, którzy nie zgłaszają się po pomoc, no to trafiają do nas często późno z tym właśnie powikłaniem już po lekowych bólów głowy. Natomiast nie wstydźmy się szukać tej pomocy. Mamy naprawdę bardzo skuteczne, skuteczne sposoby leczenia. No, to o nich powiedzmy więcej. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o leczenie migreny, to tak naprawdę leczenie migreny jest stosunkowo proste. Mamy pewne wytyczne, według których się posługujemy. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że mamy tak zwane leczenie doraźne i leczenie profilaktyczne. Leczenie doraźne to jest leczenie, które polega na tym, że powinniśmy skutecznie przerwać napad bólu głowy. Bardzo często pacjent, którego boli głowa, nawet moi pacjenci migrenicy, którzy wiedzą, że, że to będzie migrena, mają takie poczucie, Poczucie, że a może tym razem ten ból będzie trochę słabszy, może nie wezmę tej tabletki, może jakoś przejdzie. Nie, nie przejdzie, migrena się zawsze rozkręci, migrena zawsze spowoduje taką burzę bioelektryczną w mózgu yy, i zawsze yy, da jakieś niepożądane, niepożądane następstwa. Leczenie doraźne polega na tym, żeby jak najwcześniej, yy, zaraz po pojawieniu się bólu głowy, przyjąć optymalną, właściwą dawkę leku przeciwbólowego, takiego, który jest zależny, Zalecane, zalecane w migrenie. Nie leczmy się sami, nie eksperymentujmy sami z lekami dostępnymi gdzieś tam w aptece. Są leki, które są bardzo skuteczne, które są stworzone dla migreny. Do takich leków, na przykład, zaliczamy tryptany, które były jednym z największych w ogóle odkryć w neurologii leki, które no, neuroprzekaźnikowo były dla tej migreny dedykowane. Leki, które nie łagodzą tego stanu zapalnego, który się tworzy w głowie, tylko po prostu odcinają zupełnie ten napad. A więc przede wszystkim leczenie, leczenie doraźne. Natomiast jeżeli tych napadów jest więcej, jeżeli w ciągu miesiąca jest ich 3-4 i każdy z nich trwa po 3-4 dni, no to tak naprawdę należałoby włączyć leczenie profilaktyczne. To jest takie leczenie, które mm, polega na tym, że przez kilka miesięcy staramy się troszeczkę Odwrażliwić nasz mózg, żeby on nie był. Taki bardzo podatny na te bodźce padające z zewnątrz. To znaczy, żeby tam wyciszyć trochę tą burzę bioelektryczną. Czasami moim pacjentom porównuję to do takiego pioruna kulistego, który hmm. sobie siedzi w głowie i ten pacjent, każdy bodziec powoduje u niego właśnie ból głowy. Ta głowa się nie może uspokoić i wyciszyć. Ciągle za dużo tej energii, tak? Ciągle Co za dużo tej mówi? energii, dokładnie tak. Złe filtrowanie tych bodźców najczęściej właśnie ci pacjenci z migreną są też takimi pacjentami wysokowrażliwymi, którzy mają um, słabą odporność na stres i takie sytuacje właśnie zewnętrzne, ale też większość tych pacjentów jest meteoropatami. Kiedyś w to nie wierzyłam, z wiekiem uwierzyłam, że, że faktycznie tak jest i my troszeczkę tymi lekami profilaktycznymi wyciszamy ten mózg. Um, nie jest to leczenie na całe życie, czasami pacjenci mówią, że oni nie chcą, bo to prawda, do końca życia te prochy będą musieli brać. Nie, Zupełnie to tak nie działa. My ten mózg troszeczkę wyciszamy, z reguły po pół roku. Staramy się to leczenie powoli odstawiać, jeżeli widzimy, że faktycznie jest dobry efekt. Um, i leczenie profilaktyczne pozwala nam uzyskać taką kontrolę nad tymi napadami. Natomiast to jest, myślę, że tak, 70% sukcesu, właściwe leczenie farmakologiczne. Cała reszta to jest właściwy styl życia i nasze takie podejście do tej choroby, bo migrena jest trochę taką naszą niechcianą koleżanką, z którą musimy się zaprzyjaźnić. I zawsze mówię pacjentom, że migrena wymaga od nas, Takiej, takiej regularności. Regularności naszego życia. Wielu pacjentów nie chce się z tym na początku pogodzić, bo choroba dotyczy młodych ludzi, ambitnych, najczęściej aktywnych, zawodowo, towarzysko. Natomiast niestety migrena jest taką chorobą, której my nie oszukamy. To znaczy, jeżeli bezsenność bądź długi, zbyt długi sen powoduje napady migreny, no to niestety to są takie czynniki, których należy unikać. A do Dodatkowo jeszcze jakieś odwodnienie, alkohol, y, zmiana stref klimatycznych, zmiana stref czasowych, to wszystko sprawia, że, że tych napadów może być więcej. Podobnie taka regularność w spożywaniu posiłków i to, co zawsze podkreślam i to co jest ekstremalnie ważne, y, trzymając y, kubek z wodą, mianowicie odpowiednie nawodnienie, to jest coś, co ja zawsze swoim pacjentom tłukę do głowy jak mantrę. Y, my wszyscy wiemy, że trzeba pić. Natomiast z wykonaniem jest trochę gorzej. Dlaczego to picie jest tak ważne? Dlatego, że jak sobie pomyślimy, że nasz, nasz mózg w 90% składa się z wody, to każda forma odwodnienia, która nie dotyczy tylko skóry, która robi się sucha, ale również mózgu, w którym ta burza bioelektryczna robi się jeszcze większa, no niestety może powodować Wzrost częstości bólu głowy? I zawsze moje pierwsze pytanie do pacjentów, którzy mówią, że głowa boli ich codziennie, jest takie: ile wody wypija Pan w ciągu dnia? i zawsze dodaję, nie interesuje mnie kawa, herbata, soki, napoje, kompoty, woda, czysta woda. Dlaczego to jest tak istotne? Nam się czasami wydaje, że kawa, herbata jakieś tam płyny ma, że nas nawadnia. E, niestety nie do końca tak to działa. Podstawą jest woda. Oczywiście te wszystkie napoje nie są zakazane i można je sobie spokojnie pić. Natomiast podstawą nawodnienia jest woda i podstawą e, nawodnienia jest regularne przyjmowanie tej wody. To znaczy, od samego rana regularność y, w piciu wody jeżeli przez cały dzień nie pijemy wody i nagle o godzinie 17-18 przypomina nam się, że nic w ciągu dnia nie wypiliśmy, to wtedy wypijamy sobie ten litr wody jednym hełpstiem. No i jedyne, co u siebie powokuj, y, powodujemy, to jest to, że całą noc wstajemy do toalety, natomiast organizm niestety nie jest nawodniony. Dlatego jest to bardzo ważne. Y, I najczęściej pierwszy moją radą dla pacjentów na pierwszej wizycie jest to, że zmieniamy trochę ten styl życia, odpowiednie nawodnienie, regulujemy trochę to nasze życie, żeby regularnie jeść, żeby regularnie spać i dopiero potem ja takich pacjentów obserwuję, jak faktycznie u nich bardzo jest zaawansowany ten problem, problem bólu w głowy i powiem z całą odpowiedzialnością, że u wielu pacjentów sama tylko taka zmiana stylu życia Odpowiedniego nawodnienia, nawodnienia przynosi bardzo dobry efekt, i niekoniecznie zawsze trzeba tą, to leczenie farmakologiczne włączać. Czas przejść do tego, że oczywiście nauka, no i też Pani działalność się rozwija. Więc jak chcecie, jako naukowcy, jako medycy, pomóc osobom, które i tak, czy siak będą potrzebować tej pomocy? Co tutaj się ciekawego dzieje we Wrocławiu i nie tylko? To już mogę zdradzić. Przede wszystkim e, ostatnie 3-4 lata <laughs> e, w neurologii to był ogromny postęp. Ta migrena była, znaczy migrena jest w ogóle najstarszą chorobą neurologiczną, e, jako pierwsza opisywana e, w starożytnych e, papirusach. E, wielu Starożytnych, sławnych naukowców chorowało na migrenę. Przez wiele lat w migrenie się nic nie działo, właśnie dlatego, że ona była postrzegana jako taka choroba, która, no owszem, nie ułatwia życia, no ale z drugiej strony też nie prowadzi do zgonu, bo pacjenci z migreną żyją tak samo długo jak pacjenci zupełnie zdrowi. I trochę ten temat bagatelizowano. Natomiast wszystko zaczęło się jakieś 10 lat temu, kiedy Amerykanie zaczęli liczyć koszty, ile to, prawda ta migrena ich kosztuje. No i policzyli sobie, że poza tym, że z powodu migreny pacjent nie przychodzi w ogóle do pracy, to jeszcze istnieje coś takiego, jak poza tym absenteizmem, tak, czyli tą nieobecnością w pracy istnieje coś takiego jak prezenteizm. Czyli przychodzimy do tej Pracy, no ale pracujemy nieefektywnie. Czyli to trochę takie bycie ciałem, ale nie duchem. Dokładnie tak. No i Amerykanie, którzy mają te wszystkie swoje różne mądre metody szacowania kosztów, wyliczyli, że koszty tego prezenteizmu są jeszcze większe niż koszty absenteizmu, tak? Czyli pracownik nieefektywny w pracy przynosi dużo strat dla takiej firmy. No i stwierdzili, że coś trzeba z tym robić. I zaczęto poszukiwać no, nowych metod. Od leczenia. Zainteresowano się tą migreną z takiego punktu widzenia właśnie naukowego, bo trochę gdzieś tam te bóle głowy zeszły na drugi plan. Duży postęp dokonywał się w leczeniu takich chorób jak stwardnienie rozsiane na przykład, czy w ogóle onkologia, nowotwory. Natomiast ta migrena sobie gdzieś tam była i, i była. Natomiast pięć lat temu zaczęto patentować nowe leki przeciwmigrenowe, leki, które od samego początku, od jeszcze koncepcji w ogóle takiego zaprojektowania tego leku, były stworzone właśnie w taki sposób ukierunkowany na migrenę. Bo leki, które mieliśmy do tej pory, to były leki, które zostały, zostały opatentowane dla innych chorób, ale przez przypadek okazało się, że one również w migrenie są skuteczne. Natomiast te nowe leki, które mamy, to są leki, które już właśnie od samego początku były sfokusowane na Migrenie. Wiadomo było, że mamy pewne receptory, że mamy pewne białka w mózgu, które zablokowane mogłyby nie wywoływać tego stanu zapalnego i nie wywoływać napadów migreny. A więc opracowano leki, które właśnie te receptory CGRP, bo tak one się nazywają, blokują. I aktualnie mamy na świecie takie leki z grupy przeciwciał monoklonalnych. to são leque. Ekstremalnie bezpieczne i ekstremalnie skuteczne, które w takim dużym skrócie można powiedzieć, że e, przyczepiają się do tych receptorów e, położonych na naczyniach i blokują wypływ tych wszystkich toksyn do mózgu. No i dzięki temu e, pacjent e, nie ma zupełnie napadów migreny. Mówię zupełnie, bo oczywiście te napady mogą się co jakiś czas zdarzyć, natomiast e, zdecydowanie ograniczona jest ta wrażliwość mózgu. E, aktualnie mamy dostępne w Polsce Trzy leki z grupy tych przeciwciał monoklonalnych. To są leki, które podaje się raz w miesiącu podskórnie w postaci takiego zastrzyku. Ehm, leki, które w zasadzie nie mają działań niepożądanych, są bardzo przez pacjentów dobrze tolerowane. Natomiast, jak wszystko nowe i wszystko ekstremalnie skuteczne i, i ekstremalnie bezpieczne, no niestety jeszcze nie są refundowane e, i są lekami drogimi. E, taki miesięczny koszt e, Takiej kuracji, czyli taki jeden zastrzyk podawany raz w miesiącu, to jest aktualnie koszt około 1000 zł. Natomiast czasami, jak rozmawiam z pacjentami, którzy nadużywają leków i którzy przyjmują ogromne ilości leków przeciwbólowych, i tak sobie policzymy, ile oni wydają pieniędzy, pieniędzy na te leki, a pamiętajmy, że migrena jest jedyną w Polsce chorobą przewlekłą, w której żaden lek nie jest refundowany. Ani jeden, ani jeden, nawet lek przeciwbólowy, zupełnie najzwyklejszy, nie jest w migrenie refundowany. Bardzo czekamy na zmianę i na to, że ta migrena w końcu zostanie zauważona przez decydentów. I jak tak sobie pomyślimy, ile ten pacjent wydaje pieniędzy na to leczenie przeciwbólowe, to często dochodzimy do takich sum 600-700 zł, i pomimo wydania takiej ilości pieniędzy, ten pacjent nadal cierpi z powodu bólów głowy. A więc coraz więcej pacjentów decyduje się na to leczenie, osiągając faktycznie spektakularny efekt. Taka moja rekordzistka, kiedy przyszła do mnie pierwszy raz, głowa bolała ją praktycznie, praktycznie codziennie. Migrena stwierdzona 20 lat wcześniej. Pani, która nie pracowała zawodowo, zupełnie rozpadła się jej rodzina, dlatego że no, mamy cały czas bolała głowa, a więc ograniczało to jej wszelkie aktywności. Po dwóch dawkach tego leku z 30 dni z bólem głowy zeszła do jednego i kiedy spotkałyśmy się po trzech miesiącach, zupełnie jej nie poznałam i powiedziała, że no, że w zasadzie to ona teraz uczy się życia na nowo, bo, bo dopiero teraz widzi, co to znaczy nie mieć bólu głowy. Także leki ekstremalnie skuteczne, ekstremalnie bezpieczne. Kolejną taką formą terapii, która również została opatentowana i, i przebadana w Stanach Zjednoczonych, to jest Toksyną botulinową, czyli ten popularny botoks, który prawda, na każdym rogu w mieście można sobie podać wzmarszcz. Dokładnie ten sam. Toksyna botulinowa jest lekiem, proszę Państwa. To nie jest jakaś taka substancja dziwna, wymyślna. To jest lek, który w neurologii znany jest od bardzo dawna. I toksyna botulinowa jest bardzo skuteczna w leczeniu migreny przewlekłej, a więc w tej postaci migreny, kiedy u pacjentów występuje więcej niż 15 dni z bólem głowy w miesiącu. Podaje się ją w około 40 punktów zlokalizowanych w obrębie twarzy. Skroni, karku, szyi. I dobrze, żeby zrobił to ktoś, kto zna się na, na tym protokole opracowanym właśnie w, w Stanach Zjednoczonych. Konkretny protokół, preempt, który mówi nam, w jaki sposób, w które miejsca, w jakich dawkach musimy tą toksynę podać. I działanie tej toksyny polega na tym, że ona podana podskórnie w miejsca zakończeń nerwu trójdzielnego, takim transportem wstecznym, niejako sobie wchodzi do tego mózgu i powoduje tam takie odwrażliwienie, odczulenie tego mózgu. On robi się mniej wrażliwy. Faktycznie jest to metoda bardzo skuteczna. Należy zrobić takie trzy cykle w odstępach miesięcznych. Czekamy z utęsknieniem na refundację tych nowych um, sposobów leczenia. Ptaszki ćwierkają, że być może zdarzy się to w tym roku, zobaczymy. Bardzo byśmy chcieli, dlatego, że to jest ogromny postęp, który się dokonał i w końcu mamy w neurologii taki kawałek tej neurologii, gdzie naprawdę możemy tym pacjentom realnie pomóc. Widzimy, fakty są ogromne i wręcz spektakularne, także bardzo czekamy. Natomiast, żeby był była jasność. Poza tymi nowymi metodami, które są bardzo skuteczne, mamy te metody troszkę starsze, które również są skuteczne, a właściwie dobrane dla właściwego pacjenta e, indywidualnie, również mogą przynieść e, dobry efekt. E, w Szpitalu Uniwersyteckim przy ulicy Borowskiej e, od stycznia działa poradnia leczenia migreny i innych bólów głowy. Gdzie serdecznie zapraszamy. Potrzebne jest skierowanie do poradni neurologicznej. Rozpoznanie musi brzmieć migrena bądź ból głowy, i można się rejestrować bezpośrednio do poradni leczenia migreny. W ramach tej poradni i w ramach współpracy z panem profesorem Richardem Liptonem, to jest taki światowy autorytet migrenowy. Pan profesor pracuje w Nowym Jorku. Prowadzimy takie badanie, które jedna z konkurencyjnych rozgłośni radiowych nazwała migrenowym spisem ludności. Bardzo mi się to podoba. To jest takie badanie, które realizujemy od zeszłego roku. Badanie ankietowe, ale to nie jest zwykła ankieta, to jest straszna ankieta, która jest bardzo długa i bardzo straszna i zajmuje 20 minut i, i pacjenci e, potem mówią, że, że naprawdę jest, jest straszna. Powie nam o samej populacji migraników i pacjentów z bólami głowy w Polsce. Bo tak naprawdę, my do tej pory w naszym kraju nie mieliśmy robionych takich dużych badań przekrojowych, które by nam pokazały, jak wygląda ta populacja pacjentów. To znaczy, my w tej ankiecie dowiadujemy się o, o pacjentach wszystkiego: jak długo chorują, jak są leczeni, czy jak byli leczeni, czy mają jakieś inne choroby współistniejące, ale są również pytania, o jakość ich życia, o to w jaki sposób ta migrena wpływa na, na jakość życia. Czy mogą normalnie pracować, czy mogą normalnie studiować, czy mają jakieś ograniczenia. No i przede wszystkim to, co dla nas jest istotne, z takiej perspektywy ewentualnych jakichś negocjacji z naszymi decydentami, jaka jest dostępność tych pacjentów do nowoczesnego leczenia. Czy pomimo tego, że my wiemy, jak skutecznie migranę leczyć, czy ci pacjenci też to wiedzą i czy ci pacjenci też to leczenie otrzymują? Ankieta stworzona właśnie przy, ze, we współpracy, z panem Profesorem Liptonem, Amerykanie jakieś 10 lat temu podobną ankietę zrobili w Stanach Zjednoczonych, zebrali tam niecałe 6 tysięcy odpowiedzi. My już mamy na chwilę obecną ponad tysiące, a więc statystycznie już chyba jesteśmy lepsi. Niemniej jednak zachęcamy bardzo serdecznie. Nie tylko pacjentów, którzy mają postawione rozpoznanie Migreny, ale wszystkich pacjentów czy wszystkich Państwa, którzy. Macie bóle głowy, bo może okazać się, że e, potem statystyki pokażą, że któryś typów głowy, takich jak na przykład migrena czy klasterowe bóle głowy, po prostu nie rozpoznanych jest więcej. Tym bardziej, że w sumie mogliśmy od tego zacząć tę rozmowę, a paradoksalnie w sumie teraz to powiemy, że sama migrena może dotyczyć ponad 3 milionów dorosłych Polek i Polaków. 12-13% populacji, tak pokazują duże badania populacyjne. Szacowane jest, myślę, w Polsce, tak realnie, prawie 4 miliony ludzi, z czego 300 tysięcy to jest ogromna liczba to są pacjenci z migreną przewlekłą, a więc 300 tysięcy to są osoby, które ból głowy mają praktycznie codziennie. To jest ogromna liczba, i tak naprawdę na świecie e, powodująca największą niepełnosprawność w grupie ludzi młodych. Bo tak jak już powiedzieliśmy, e, pierwsze epizody migreny mogą pojawić się w wieku szkolnym, wczesnoszkolnym, licealnym, ale takie największe zaostrzenie i największe, największa częstość występowania e, migreny, to jest pomiędzy 22 a 35 rokiem życia, a więc taki czas naszej największej. Aktywności zawodowej, życiowej, prywatnej, i tak naprawdę jest to problem ogromny. Ja nierzadko spotkałam pacjentów, którzy zmuszeni byli rzucić studia z powodu, z powodu migreny, czy rozpadały się małżeństwa z powodu migreny. To jest naprawdę ogromny problem. 4 miliony to jak sobie tak popatrzymy populacyjnie to jest bardzo duża grupa pacjentów. Jak właśnie, Pani Marto, nie bać się też reagować na to, że ktoś nam bliski, ktoś nam znajomy również może mieć takie objawy, a właśnie co też powiedzieliśmy, na przykład ktoś nie pomyślał, że przyznajcie, że do czegoś takiego jest czymś, co nie powinno być z albo po prostu ktoś nie miał świadomości, że to jednak może być to, więc jak można takie osoby, które być może i wysłuchały tej rozmowy, Właśnie wprost zachęcić. Może takie osoby rzeczywiście nas teraz również słuchają? Zdecydowanie tak. Ja myślę, że przede wszystkim reagujmy, bo ja bardzo często, jak rozmawiam z pacjentami i, i pytam o taki wywiad rodzinny, bo, bo pamiętajmy, że tutaj migrena, pomimo tego, że też do końca badania tego nie udowodniły, ale migrena ma również takie podłoże rodzinne, częstsze występowanie rodzinne, i często słyszę od pacjentów, no, no, moją mamę w zasadzie też cały czas boli głowa, babcie zawsze bolała głowa. Em, siostra też w zasadzie boli głowa, no ale nigdy nic z tym nie zrobiła. E, no, bo najwyraźniej tak musi być. Dokładnie tak. O tak, i tak. I o wspaniałej rzeczy pan teraz powiedział, czyli ten mit, który, którego ja strasznie nie lubię. Nie lubię go jako, ponieważ sama jestem migrenikiem i, i kiedyś usłyszałam to od, od jednego pana doktora i pamiętam, że bardzo mi to gdzieś tam w pamięci utkwiło. Pacjenci z migreną bardzo często słyszą, że. Taka twoja uroda, jak wejdziesz w okres menopauzy, to ci przejdzie, trzeba z tym jakoś żyć. No weź że tą tabletkę to ci przejdzie. E, tak właśnie jest ta migrena traktowana. Albo właśnie wśród mężczyzn ta presja, że jak to, jesteś mężczyzną, ty musisz dać radę, nie może cię boleć głowa, nie masz wymówek. Dokładnie. I niestety mężczyźni często widzę, że chorują gorzej przez to. To znaczy, oni, oni częściej leczą się tak na, na, własną, na własną rękę. Chociaż muszę powiedzieć i, i myślę, że jest to coś pozytywnego, że ta świadomość społeczna jest duża i wielu mam takich pacjentów mężczyzn, którzy przyprowadzani są przez swoje żony, które dla nich szukają jakiejś, dla, dla nich jakiejś pomocy szukają i jest to bardzo pozytywne. Natomiast przede wszystkim Reagujmy, mówmy i uświadamiajmy, że być może jest to migrena i być może istnieje tutaj skuteczne leczenie. Nie, nie stygmatyzujmy tych pacjentów jeszcze bardziej. Ale z drugiej strony szanujmy też ich takie pewne potrzeby, których, które oni mają na przykład w trakcie napadu migreny w pracy, w szkole. To są bardzo takie specyficzne sytuacje, kiedy ten pacjent faktycznie Potrzebuje chwili odpoczynku, schowania się w ciemnym pomieszczeniu, wypicia szklanki wody, wzięcia tabletki. Nie utrudniajmy jeszcze tego, mając świadomość taką, że, że jest to właśnie choroba, a nie zwykły ból głowy. I te osoby niczego nie zmyślają. Tak, tak. To właśnie to jest właśnie ten, ten mit, który gdzieś tam. Niestety jest bardzo utarty. Myślę, że jakaś taka dobra kampania społeczna by się przydała. Tak jak patrzę na, na migrenę jako chorobę i, i na to, co o czym słucham od pacjentów, jak to wygląda, może duże miasta już troszeczkę to inaczej wygląda, natomiast niestety mniejsze miasta w się. Ta stygmatyzacja pacjentów jest ogromna i tak się tych pacjentów trochę traktuje, że to jest taka wymówka od pracy, od jakichś obowiązków, a często ci ludzie po prostu nie dają rady, no, nie są w stanie pracować. Pamiętajmy, że no, migrena jest jednym z, z najsilniejszych bólów w ogóle u człowieka i, i uważa się, że, że w ogóle, zresztą w ogóle w kryteriach rozpoznania migreny, ten ból głowy mm, określany jest jako umiarkowany. Do silnego, prawda? A więc pacjenci, jak sobie stosujemy u nich taką skalę nasilenia bólu od 0 do 10, to pacjenci najczęściej ten ból określają jako 8. Um, dla porównania, taki. Ból głowy typu napięciowego, który każdy z nas ma po jakiejś imprezie czy po nieprzespanej nocy, to jest z reguły taka czwórka. A więc, a więc nie utrudniajmy tym pacjentom tego jeszcze bardziej. Jeżeli mamy w swoim otoczeniu takie, takie osoby, niech one szukają pomocy, bo to nie jest tak, że z tą migraną nie da się nic zrobić. To jest też taki kolejny mit, który gdzieś tam pokutuje również w ochronie zdrowia, że no, kiedy. Kiedyś tam Ci przejdzie, nie da się z tym nic zrobić, taka Twoja uroda. To określenie, taka Twoja uroda, trochę mam wrażenie, że do tej genetyki się odnosi, prawda? Chciał, nie chciał, ktoś kiedyś tak powiedział i akurat mu się udało, no bo migrena jest chorobą genetyczną. Natomiast uważam, że komentarze, taka Twoja uroda i kiedyś Ci przejdzie, mają jednak takie nawarstwienie pejoratywne, którego ja bardzo nie lubię osobiście. I my w Radio Luz zdecydowanie też odcinamy się od takiego stygmatyzowania i niestety nie zwracania uwagi na to, że rzeczywiście różne osoby mają po prostu trudniej z pewnych powodów. Dlatego cieszę się z tej rozmowy i mamy nadzieję, że zarówno rezultaty tych badań, i oby też dzięki tej rozmowie kolejne głosy się także pojawiły w Waszej bazie. Także zakładam, podsumowując, że o dalszych losach tego wszystkiego także porozmawiamy. I myślę, że skoro grupa studencka w końcu w takim radiu też jest obecna, no ja też w sumie się wybieram, co ciekawe, wkrótce na Uniwersytet Medyczny, mimo iż miałem być inżynierem, ale ścieżki życia są różne, no to mamy i femce, no to może też zrobimy jakąś kampanię. Nie trzeba daleko szukać. Super, super myślę, że jest to bardzo potrzebne. Pamiętajmy, migrena jest chorobą ludzi młodych. Ja myślę, że ciągle my, nie mając żadnych badań epidemiologicznych, tak naprawdę nie wiemy, jaki to jest problem. A nadużywanie leków przeciwbólowych to jest problem dokładnie taki sam, jak problem alkoholizmu czy narkomanii. To jest dokładnie takie samo uzależnienie i fizyczne, i psychiczne, które im dłużej jest niekontrolowane. Tym potem jest większym problemem. Także nie bójmy się szukać pomocy, można sobie z tym skutecznie poradzić, tylko przede wszystkim trzeba chcieć. Natomiast ja ze swojej strony bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do wypełnienia ankiety. Proponuję taką dużą szklaneczkę wody przy okazji sobie postawić, uzupełnić, rozpowszechnić, jeżeli macie Państwo wśród swoich znajomych, rodziny, w pracy osoby, które mają bóle głowy. Każdy głos dla nas jest na wagę złota, bo będzie to pierwsze tak duże badanie epidemiologiczne w Polsce, które faktycznie da nam e, jakiś realny obraz tego, co z bólami głowy się dzieje w naszym kraju. Dlatego tym bardziej dziękujemy naszej dzisiejszej rozmówczyni dr Marcie Waliszewskiej-Prosu, działającej w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. I jak już wspomnieliśmy, liczymy na to, że ciąg dalszy i to budowanie świadomości także za pomoc naszego radia będzie trwał dalej. Ja bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.